13 czerwca na stacji paliw Orlen przy ulicy Lazurowej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie pierwszych 10 samochodów zwycięzcom loterii Orlen, największej loterii zdrapkowej w Polsce. Kluczyki do samochodów wręczał prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek w towarzystwie Roberta Kubicy. Dodatkiem do nagrody głównej była niespodzianka w postaci gadżetów dla fanów Roberta Kubicy, a także karta paliwowa Orlen. Skąd dowiedział się pan o loterii Orlen? O loterii dowiedziałem się z telewizji, jak również podczas zakupu zestawu promocyjnego od sprzedawcy. Jechaliśmy z żoną do mnie do Lubania, zajechaliśmy na stację Orlen zatankować samochód, no i dowiedzieliśmy się tam o loterii Orlen, że można wygrać samochód. Pani namówiła nas na hot doga i kawę. Wylosowałem trapkę, zdrapałem, moje moce ukazały się trzy samochody. O loterii dowiedziałem się od sprzedawcy na stacji Orlen, zaproponował zdrapkę. To było to gdzieś pod koniec kwietnia i od tamtej pory sukcesywnie zbieraliśmy zdrapki. Jaki zestaw promocyjny kupił pan na stacji Orlen? Mój zestaw promocyjny to oczywiście kawa, najlepsza z Orlenu, no i ciastko sękacz. O ile dobrze pamiętam, pierwszym zestawem promocyjnym było oprócz tankowania i jeszcze kawa i hot dog. Gratulujemy pierwszym zwycięzcom i przypominamy, że w loterii do odebrania jest jeszcze 78 rodzinnych samochodów SUV Peugeot 3008, 5 wyjazdów na wyścigi Roberta Kubicy oraz miliony produktów Verda. Czekamy na kolejnych zwycięzców.